Cześć wszystkim, z tej strony Admiros, witam was w kolejnym odcinku z gry Runaway A Road Adventure. Tak, no i oczywiście pograłem sobie troszkę tak sobie poćwiczyłem, rozejrzałem tu się mniej więcej co i jak. No i oczywiście odnalazłem nazwijmy to rzeźbą, ten kamień, tak. Zobaczcie, tutaj sobie leży kamyczek. Obejrzymy go. Jest naprawdę oryginalny. Ma otwór w środku. Tak, dobra. Weźmy go. Podoba mi się ten kamień. Każdy przyzna, że to dzieło sztuki, a nie zwykły kamień. Dokładnie, musimy go zanieść Saturnowi. I dzięki temu uzyskamy dostęp do kanistra z benzyną, a kanister z benzyną zaniesiemy Joshule, a Joshua odpali motor i jego dziwną, przedziwną maszynę. I tak to się potoczy wszystko. Wybaczcie, że już tak zespoilerowałem, ale najpierw musimy oszlifować ten kamień. Oszlifować kamień? W tym momencie mam naprawdę ważniejsze rzeczy na głowie. To dopiero ciekawe. Nic nie... Dajmy mu go po prostu, bez szlifowania. Zobaczymy, co powie. Już dobrze. Niechętnie go odstępuję, ale może Saturno da mi za to kanister z benzyną. Saturno! Popatrz, przynoszę ci prawdziwe dzieło sztuki. To niewielka rzeźba wykuta z kamienia. Co ona przedstawia? Co przedstawia? Przedstawia kruchość człowieka w otaczającej go dzikiej rzeczywistości. Dokładnie tak, jak myślałem. Jest bardzo dobra, więc niechętnie się z nią rozstaję, ale dam ci ją w zamian za kanister z benzyną. Wprawdzie bez problemów potrafię odczytać jej przesłanie, ale sprawia wrażenie niedokończonego dzieła. Jak nieoszlifowany diament. Popracuj nad nią. Jeszcze wrócimy do tego. No dobrze, jak chcesz. Ty jesteś znawcą. Dobra, jednak... Nie udało się. Jednak miałem rację, trzeba ją oszlifować, ale dopiero jak się z nim porozmawia, więc to jest takie trochę dziwne. Więc szlifujemy! O tak, jak go trochę wyszlifuję... Może jednak spodoba się Saturnowi, a ja dostanę benzynę, a więc do dzieła. Całkiem nieźle. Od razu wygląda inaczej. Miejmy nadzieję, że Saturno będzie tego samego zdania. Tak, miejmy nadzieję i zobaczmy, co teraz powie. Zobaczymy, czy wymieni go na kanister z benzyną. Na pewno. Saturno, popracowałem nad rzeźbą i jestem pewien, że tym razem się nią zachwycisz. Co o tym sądzisz? Nadaje się na wystawę? Tak. Czuję inny odcień wyrażanych treści. Człowiek przecież rozwijał się dalej. Jego kruchość w otaczającej rzeczywistości jest wciąż wyczuwalna, ale próbuje ukryć ją poprzez obcowanie z postępem. To jest to, co próbujesz przekazać. Chyba, że się mylę. Nie mylisz się. Dokładnie o to chodzi. Więc jesteś zainteresowany tym dziełem? Zatrzymaj ją, a ja wezmę sobie kanister z benzyną i wszystko... Nie, dla mnie nadal jest niedokończonym dziełem. Jest jak dom bez dachu. Jak tylko ją dokończysz, pogadamy o wymianie. Tak, tak, w porządku. Twarda sztuka z niego. No, muszę przyznać, czyżby? Szkoda mi bursztynu, ale idealnie pasuje do otworu w kamieniu. W ten sposób całość nabierze jeszcze bardziej artystycznego wyglądu. Spróbuję włożyć bursztyn. Idealnie. Teraz wygląda naprawdę imponująco. Powinien się spodobać Saturnowi. No i teraz wreszcie dostaniemy kanister. Mam nadzieję oczywiście taką. Zgoda. Może tym razem transakcja dojdzie do skutku. Saturno! Teraz musisz dokładnie przyjrzeć się rzeźbie. Myślę, że dzięki twoim radom udało mi się stworzyć prawdziwe dzieło sztuki. Co o tym sądzisz? Światło. Światło symbolizuje tu element boski, jasne. Mimo wszystko człowiek nie może znieść swojej kruchości i musi stworzyć istotę wyższą, która nada jego życiu głębszy sens. O to chodzi. Zgadza się? Tak, trafnie to ująłeś. Umowa stoi? Najpierw musisz zrobić pewną rzecz. Postaw rzeźbę w drzwiach T.
tarasu. Ostatnim elementem będzie tu słońce. Rzeźba pobierze światło słoneczne, które z kolei otoczy człowieka. Jak uważasz? Dobra, czyli odkładamy rzeźbę. Tak, prawdziwie majestatyczne. Nie przesuwaj nawet o milimetr. To idealne miejsce. To umowa stoi. Mogę wziąć kanister z benzyną? Tak, tak. Jest twój. Ale muszę ci jeszcze coś powiedzieć. To nie jest zwykła, normalna benzyna. To szczególny rodzaj koncentratu benzyny mojej własnej produkcji. Żeby działała jak normalna benzyna, musisz zmieszać ją z wodą. Proporcje są proste. 40 cm sześciennych czystej benzyny na litr wody. Ważne są dokładne proporcje. Rozumiem. Masz jakieś naczynie do dokładnego odmierzania? Tu jest pewien problem. Miarka 40 cm sześciennych rozbiła mi się kilka dni temu, a nowej jeszcze nie kupiłem. Ale nie jest tak źle. Obok kanistra stoją jednolitrowe butelki i dwie menzurki po 30 i 50 cm sześciennych. Nimi możesz odmierzyć proporcje. Skoro tak twierdzisz... Kanister. Jej! Wreszcie go mam. A także butelkę i menzurki. Zobaczymy, czy uda mi się prawidłowo rozcieńczyć benzynę. Okej, weźmy, nalejmy trochę. Dobra. Lepiej spytam się Saturna, czy mogę wziąć. Co, jeszcze o wodę mam go pytać? Myślę, że zbiornik musi mieć... Lepiej nie... Może... Jak będzie coś jeszcze ode mnie za wodę... Ale Saturno... To nie wiem, nie zniosę tego. Słuchaj, jeśli jest... Mogę pożyczyć trochę wody z maszyny? Jasne. Każdy powinien mieć wody pod dostatkiem. Weź tyle wody, ile potrzebujesz. Masz szczęście. Dobra. Bierzemy wodę. Jej! Zgoda. Do kreski jest dokładnie litr wody. Dobra, trzeba rozcieńczyć. Nie ma co w lewo. Nie ma co... W środku jest dokładnie... Nie, w butelce jest... Nie, w butelce... Nie ma... Nie ma co w... Dlaczego? Naczynie jest... Naczynie... Naczynie jest... Naczynie jest... Naczynie... Nie bardzo kapuję, o co chodzi? Nie... Nie z... Nie... Teraz... No cóż... Nie ma co wlewać wody do menzurek. Nie, w butelce jest dokładnie litr wody. Tyle, ile potrzebuje do rozcieńczenia benzyny. Nie, w butelce... W środku jest dokładnie litr wody. Ale potrzebuje 40 ml sześciennych. Nie ma co w... A dlaczego nie? Naczynie... Naczynie jest puste. W środku jest... Mam włożyć... Tak zro... Ale jest... Dobrze, dobrze. Tylko co teraz? Nie, w butelce. Nie ma co. Nie. Nie kapuję. Dlaczego nie mogę wlać do menzurek wody? Dobra, tutaj dalej to nie. Nie będzie działało. Nie, nie. Po pierwsze, tak się nie robi. Jak? Co on powiedział? Nie, nie mogę użyć koncentratu benzyny. Najpierw muszę go rozcieńczyć wodą. Po pierwsze, tak się nie robi. Po drugie, to byłoby niebezpieczne. Tak, wiem, wiem. Napełniłem je do... W środku jest 30 cm sześciennych koncentratu benzyny. Nie ma... Udało się. Nie wylałem ani kropli. Brawo, Brian! Nie ma... Nie ma... W środku jest 30 cm sześciennych koncentratu benzyny. Napełniłem... Okej. Okay.
W środku jest 30 cm sześciennych koncentratu benzyny. Udało się. Nie wylałem ani kropli. Naczynie. Okej, teraz mamy tutaj 10. Udało się. Tu mamy 10 cm sześciennych. Napełnij. Wlewamy. W środku. I teraz 30 do 10 razem 40. Bum. Genialnie. Teraz mam w naczyniu równe 40 cm sześciennych benzyny. I pomyślę, że ja nie umiem matematyki. Nie ma. Dobra. Co ja miałem teraz zrobić? Nie, w butel. Aha. Nie ma. W środku jest do. Idealnie. Tak, dokładnie o to chodzi. Mam benzynę do motocykla, a już straciłem nadzieję. Okej. Okay. Yeah! Zgoda. Napełnimy bak i zobaczymy, czy uda mi się zrealizować mój plan. Uda się, uda się. Gotowe. Powiem Joszule, że motocykl jest przygotowany. No, nareszcie rozwiązałem te wszystkie zagadki. Wszystkie. Joshua! Tak? Motocykl ma już pełny bak, więc bierzmy się za realizację planu. Super! Wiedziałem, że mnie nie zawiedziesz. Powiem ci, co zrobimy. Uruchomię motocykl, a ty, jak tylko koło zacznie się kręcić, włączysz komunikator. Okej? Okay? Okej. Okay. W porządku. W takim razie stań przy włączniku. O, ale szybko poleciał. Działa! Wspaniale! Udało się! Wiedziałem, że mój pomysł z pasem wypali. Zaraz, zaraz, to był mój pomysł. Zostawmy to. Teraz musisz mi pomóc znaleźć kombinację, za pomocą której otworzymy bramę między wymiarami. Potrzebuję twojej pomocy. Nie zawiedź mnie. Dobrze, pomogę ci. Co mam robić? Uważaj. Ustaliłem, że w centrum krateru będę mieć najlepszy kontakt telepatyczny. Pójdę tam, a ty będziesz naciskał klawisze. Tym sposobem powinienem otrzymać telepatyczne sygnały. Będą one potwierdzeniem, czy kombinacja dźwięków jest prawidłowa. Jedyne, co trzeba uwzględnić przy kombinacji dźwięków, jest to, że musi się składać z 5 różnych nut. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Żadna nuta w kombinacji nie może się powtórzyć, okej? Okay? Wszystko jasne. Kombinacje 5 nut bez powtórzeń. Łebski jesteś, muszę przyznać. No to zaczynajmy. Trantor czeka na mnie. Gotowe. I start. Bez powtórzeń, tak? To będzie ciężko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej. Okay. Weźmy na przykład to. Joshua biegnie. Zobaczymy, co się stanie. A więc 3 spośród tych nut należą do kombinacji. Ale tylko 2 są na właściwym miejscu. Jesteśmy na właściwej drodze. Spróbujmy jeszcze raz. Dobrze. Jeszcze. Pójdę teraz. To może być dość trudna zagadka. Mam tu nawet kartkę. Będę sobie zapisywał. Chociaż nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Kiedyś tak robiłem i faktycznie się udało. Tylko jak ja to robiłem? Chyba sobie rozpisałem. 2, 3, 4, 5, 6, 7. I wciskałem to jakoś tak. Dobra, zobaczmy. Jakby to rozpisać? Co tu się dzieje? Do cholery jasnej. Nic, tylko mi się wydawało, że ktoś przyjechał. Dobra. To jest dość ciężka zagadka. Może być ciężko z rozwiązaniem jej, ale myślę, że damy radę. Zagrajmy może tak. Środkowa. Ta. 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 I 5, ta. Aha, jeszcze. A więc
Trzy spośród tych nut należą do kombinacji, ale tylko dwie są na właściwym miejscu. Jesteśmy na właściwej drodze. Spróbujmy jeszcze raz. Dobrze. Pójdę teraz. Mhm. To może być naprawdę trudne. Jak kiedyś grałem, to faktycznie to było dość trudne. Pięć nut z siedmiu. Dwie są na właściwym miejscu. Dobra. Jeden, czyli zacząłem od środkowej. Teraz zagrajmy wszystkie. Aha, bez powtórzeń. A więc trzy spośród tych nut należą do kombinacji, ale żadna z nich nie jest na właściwym miejscu. Nie poddawaj się. Spróbujmy jeszcze raz. Dobrze. Dobra. Jeszcze. Pójdę teraz. Spróbujmy jeszcze raz, tak. Czyli... No weźmy na przykład... Zawsze od środkowej zaczynam. Chociaż nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. A więc trzy spośród tych nut należą do kombinacji, ale tylko jedna jest na właściwym miejscu. Nie poddawaj się. Spróbujmy jeszcze raz. Dobrze. Pójdę. Tak sobie można próbować. Czyli na pewno ta jest. Weźmy tą. Tą. Tą? A więc cztery spośród tych nut należą do kombinacji. O! Ale żadna z nich nie jest na właściwym miejscu. Cztery, tak? Nie poddawaj się. Dobrze. Pójdę teraz. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Jeden. Dwa. Trzy. Weźmy tutaj 4 i 5. A więc 4 spośród tych nut należą do kombinacji. Ale żadna z nich nie jest na właściwym miejscu. Nie poddawaj się. Spróbujmy jeszcze raz. Świetnie. Pójdę te... Nie wiem, czy mi się to uda. Chyba będę musiał tutaj zakończyć odcinek, ale jeszcze sobie popróbujemy parę razy. Weźmy na przykład tą, jeden, dwa, trzy. I tą. I zobaczmy teraz. A więc cztery spośród tych nut należą do kombinacji, ale tylko jedna jest na właściwym miejscu. Jesteśmy na właściwej drodze. Spróbujmy jeszcze raz. Dobrze. Pójdę teraz. Tak sobie można klikać i klikać, wiecie. Całymi dniami. Może jeszcze kilka prób zrobimy. Cztery są na... Cztery należą do kombinacji, tak? A teraz? A więc cztery spośród tych nut należą do kombinacji. Ale tylko dwie są na właściwym miejscu. Jesteśmy na właściwej drodze. Spróbujmy jeszcze raz. Dobra. To jeszcze raz. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. I weźmy sobie jeszcze tą przedostatnią i zobaczmy, ile należy do kombinacji. A więc trzy spośród tych nut należą do kombinacji. Te trzy są na właściwym miejscu. Jesteśmy na właściwej drodze. O, proszę. Spróbujmy jeszcze raz. Trzy.
trzy na właściwym miejscu. No, dość ciekawe, ciekawe. Dobrze, jeszcze... Pójdę teraz do... Trzy są na właściwym miejscu. Załóżmy, że to były te pierwsze trzy. I odstęp. I ostatnia. A więc cztery spośród tych nut należą do kombinacji. Ale tylko dwie są na właściwym miejscu. Jesteśmy na właściwej drodze. Spróbujmy jeszcze raz. Tylko dwie są na właściwym miejscu, tak? Dobrze. Pójdę teraz. Dobra, jeden, dwa, trzy. Weźmy sobie 1, 2, 3, tutaj odstęp, 4 i 5. A więc 4 spośród tych nut należą do kombinacji. Znów 4, tak? Są na właściwym miejscu. Jesteśmy na właściwej drodze. Spróbujmy jeszcze raz. Muszę po prostu znaleźć taką kombinację, w której 5 nut będzie na właściwym miejscu. 5 nut na właściwym miejscu i później już kolejność sobie można ustawić mniej więcej. Więc 4, tak? Może ta pierwsza jest po prostu zła. Dwa. Trzy. A więc... 4 spośród tych nut należą do kombinacji. Mhm. Ale żadna z nich nie jest na właściwym miejscu. Ciekawe, 4, tak? Dobrze. Pójdę teraz. To jeszcze raz rozpisujemy. 1, 2. Weźmy to może. I dwie ostatnie. I co się teraz stanie? A więc 3 spośród tych nut należą do kombinacji. 3, tak? Żadna z nich nie jest na właściwym miejscu. Nie poddawaj się. Spróbujmy jeszcze raz. Dobra, dobrze. To jeszcze raz. O. Wciągnęła mnie ta zagadka, naprawdę muszę wam powiedzieć. Dość ciekawie. Teraz weźmy 1, 2, 3. Tom. I tą pierwszą. A więc 4 spośród tych nut należą do kombinacji. Ale żadna z nich nie jest na właściwym miejscu. Nie poddawaj się. Spróbujmy jeszcze raz. No cóż. Nie, spróbuję je. Dobrze, ale nie rezygnuj, jestem pewien. Myślę, że tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Nie ma sensu się tutaj męczyć dalej, bo i tak chyba raczej nie wymyślę tego. Muszę sobie jeszcze, poza odcinkiem sobie jeszcze poćwiczę. Jak znajdę odpowiednią kombinację, to po prostu nagram odcinek, żeby to nie było tak, że siedzę godzinę przed jedną zagadką i się męczę, jak ją rozwiązać. Wiecie zapewne, o co mi chodzi. Tak więc... Żegnam się z wami, zapraszam do komentowania, subskrybowania mojego kanału i klikania łapek w górę. Możecie też mnie polubić na Facebooku, jeżeli oczywiście chcecie. O, Brian ręcami aż pomachał. Dobra, to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się,